Ta noc, dobra noc, jaka piękna jest ta noc. Ta noc, dobra noc, jaka piękna jest ta noc. I piękna jest noc. I wszystko się zgadza. I komarów nie ma. Misia Furtak. Wokalistka, basistka, laureatka paszportu polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w kategorii debiut roku wyjechała do wsi Kocudza na Lubelszczyźnie szlakiem Oskara Kolberga. XIX-wiecznego etnografa, który całe swoje życie poświęcił opisywaniu zwyczajów wsi polskiej oraz zapisał w nutach tysiące pieśni i melodii ludowych. Misia Furtak chciała nauczyć się pieśni z rejonów Janowa i Biłgoraja. Pierwszymi osobami, które odwiedziła, była pani Irena Krawiec i jej mama z zespołu Jarzębina. Jestem tu młodsza, ale możemy przejść na ty. Ja bym proponowała na ty. Mnie jest Irena. Misia, bardzo miło. Bardzo mi miło, to jest moja mama. No, serdecznie. Moja mama, Janina, to jest jej rodzinny domek, ponad 100-letni. Widać, że jest stara chata, bo to jest jeszcze zachowane dawne. Tu trochę było, no się sypie babci. Tak. I macie też wielką, prawdziwą jarzębinę. Tak. Kalina, to jest kalina. I to ptaszki mi zasiały. Nie sadziłam ją. Tak? No, chodziłam po lesie, szukałam tej kaliny, bo sok taki robię na przeziębienie. I ptaszki mi zasiały. To teraz zapraszamy cię, Misia, do domu. A u mojej memy zielonogrusia, a u mojej memy zielonogrusia, a pod tą grusią, pod tą zieloną biała podusia, a pod tą grusią, pod tą zieloną biała podusia. Czy to dobra tonacja dla ciebie? Się zaraz okaże. No dobra, to lecimy na razie. Może ten pierwszy wers. Dwa razy się powtarza, dobrze? Staramy się razem śpiewać. A u mojej memy zielonogrusia, a u mojej memy zielonogrusia. Tylko tak, grusia to musisz tak wyśpiewać, nie tak delikatnie kończysz. A u mojej memy zielonogrusia. Wyśpiewać okay, pełnym głosem, jeszcze. Tak jak to śpiewasz ze swoim zespołem. Takim pełnymi płucami. A u mojej memy zielonogrusia. Super, no właśnie, taki wyśpiewać. A u mojej memy zielonogrusia. Dobra, tylko mojej. Mojej. Czy jest E normalnie? Mojej. Ej. Mojej. Tak jak na wodzie płyniesz sobie tak delikatnie, kraulem, nie, powolutku, to tak samo ma być wyśpiewane. Nie tam na żabkę, bo topiesz się, nie? No. Nie umie pływać, ale bardzo dobrze umiesz pływać. A u mojej memy zielonogrusia, a u mojej memy zielonogrusia, a pod tą grusią, pod tą zieloną biała podusia. A pod tą grusią, pod tą zieloną biała podusia. Gotujesz w domu kaszę? Tak, wiem. Dzisiaj jadam jaglaną na śniadanie. No to fajnie, no to prawie kocudzanka jesteś. To jest taki pierog nasz z kaszy glicernej. Wyciągnę twaróg i ten twaróg... Cały? Cały. Ojej. Cały twaróg z kaszą muszę
połączyć. Teraz tak, śmietanę mi to wszystko tutaj wylej. Całą? Wszystko, bo tu jest pół litra śmietany. Jajka mi wybij. Do jednej porcji dwa jajek. Misia, to już jest końcowe. Wszystko, bo to jest cała kostka masła. A na tej podosie... Włościanie lubelscy mają zazwyczaj dwie potrawy, czyli to zimą, czy latem. Kapusta, kasza, czyli krupy jęczmienne, chreczane, rzadko kiedy jaglane. Pęczak, to jest jęczmień opłukany z plewy i gotowany z grochem. Kartofle, kluski z serem, lemieszkę, groch lub jaką jarzynę na przemian wybierają za potrawy i ten obiad jedzą obficie, powoli, z pewnym przystankiem przy jedzeniu, a tym sposobem obiad rzadko kiedy mniej trwa nad godzinę. Pychota. I tę kaszę gryczaną czuć i pachnie też. A nie chciałabyś zapuścić korzenie tutaj? Nie pachnie ci wieś? No pachnie kaszą gryczaną, pięknie pachnie. Ja bardzo lubię wieś, ale myślę, że by mi brakowało trochę miasta jednak. Mimo, że cały czas narzekam, że mieszkam w epicentrum w ogóle całego hałasu i remontów Warszawy i na malutkim metrażu i naprawdę tam jest strasznie, strasznie głośno, tak tutaj się nie mogę przyzwyczaić do tego, jak jest cicho, ale myślę, żeby mi brakowało trochę jednak miasta. Najadła, my jeszcze nie. Misia, nabierasz sobie? Jak szybko zebrałaś, to masz doświadczenie, robiłaś to wcześniej chyba. Może byśmy se zaśpiewały jeszcze tak. O boru chodziła, borowejko była. Oj, chłopcy ją lubili, bo ładniejko była. Oj, chłopcy ją lubili, bo ładniejko była. Chodziła, chodziła i tak se mówiła. Kto mnie tutaj wysłucha, kiedy Jasia nie ma? Zawsze na każdy temat były piosenki, że do lasu była piosenka, do zbierania czegoś była piosenka. Na każdą okazję sobie macie taką piosenkę, że śpiewacie do tego, co robicie aktualnie? Piosenki są przeróżne gatunki piosenek, o tematyce różnej. Czasami jest to przekaz słowny, z pokolenia na pokolenie przekazywany, a w większości to ludzie sami układali. Teraz trochę mama tak stara się pisać, ale to już trzeba popracować. To się człowiek rodzi chyba z takim talentem. Mój dziadek grał na skrzypkach, ojciec grał na skrzypkach. Brat też już tak nawet dobrze grał, a na harmonijce ustnej to wszyscy. I śpiew, no to już wszyscy śpiewali bardzo ładnie, a ja tylko nadsłuchiwałam się i to, co zapamiętam, to do dzisiejszego dnia nie zapisane mam tu w głowie. A to są te, w których gracie wy? A to jest nasz strój lniany. Kobiety noszą białe spódnice. Koszule mają z przebielonego płótna, które są tylko do połowy, to jest do stanika takiego płótna białego, a od stanu po kolana doszyte jest płótno grube, nawet niewybielone. Na głowie chustki perkalowe białe, czasem kolorowe, a nawet niektóre podchustki podwlekają koronki proste, które z nich wyglądają, jak gdyby i czepki pod chustami nosiły. Popatrzcie prosto na mnie. No widzisz, dziewczyno, jak pięknie wyglądasz, Misia. Ale się naprawdę czuję jak zakonnica. Naprawdę, ten strój to taki jest mistyczny, taki delikatny, a zarazem bardzo ciekawy.
Trzeba moki. Jas, jas. Jas. Z kłopotu głowa boli, memusiu moja. Dobra. To jedziemy z tym koksem. Dźwięk kapela. Poczuwaj się, moja memo za mąż wydała, kiedy ja się w gospodarce nie rozumiała. Trzeba łyżki, trzeba miski, trzeba nieco nie kołyski, memusiu moja. Trzeba łyżki, trzeba miski, trzeba nieco nie kołyski, memusiu moja. No to teraz sama. Ale to dlaczego muszę być taka, że sama? To naprawdę bo, jest straszne. Bo my takie... cię chcemy do zespołu. Po cóżeś mnie moja memo za mąż wydała, kiedy ja się w gospodarce nie rozumiała. Trzeba łyżki, trzeba miski, trzeba niecek i kołyski, memusiu moja. Trzeba łyżki, trzeba miski, trzeba niecek i kołyski, memusiu moja. Super! Hurra! Na najwyższą nagrodę. To są dawne słowa weselne. To jest pieśń weselna. No właśnie, to powiedzcie też o coś o weselach. Takie typowe zwyczaje weselne. No dawniej jak chodzili po wsi. Na pewno nie były zastawione stoły tak jak teraz. Tylko, tylko szedł gospodarz i gospodyni. Ona szła, w przetaku miała chleb, czy tam pierog taki mielony. Ale to przed wojną. I ser. A mężczyzna, gospodarz szedł, miał taką litrówę i wódko częstował i z każdym pił. To jak gospodarz wyglądał, jak wszystkich gości obdzielił? Chałupa była wyczyszczona, wyniesione wszystko do stodoły, bo ludzie stali po jednej stronie i po drugiej, tylko był stół na środku dla państwa młodych. Wesele szaro już było, już wesele się skończyło, bo się wesela rozpoczynały rano. I tutaj taka fajna jest pieśń, taka stara nasza tutaj, rdzenna kocucka, jak państwo młodzi przyjechali już do domu po ślubie, niech ze będzie pochwalony Jezus Chrystus z Kościoła. To możemy zaśpiewać. Chcesz posłuchać? No jasne. No. Niech ze szukałem no, kawalera przy dobrym jakimś tam sprzęcie, jak rower miał, to by, o, to był kawaler nad kawalery i na rebę dziewkę odwoził do domu. No, bo dawniej nie było tak. Motor, jak który miał, to... A gdzie tam tak, motor? Miał motor. Ale rowery mieli, prawda? A rowery, tak. Nie, rowerów nie mieli. Nie, no moja mama no to kawalerzyła na motorze. Ja gdzie chciałam na motorze. No to widzisz. Nie na rowerze. No. Osiem, na rowerze to po wojnie zaraz. 95 lat to tylko jeden łoń miał rower na całej wsi. No bo on był przecież tym... Bogactwem. Wójtem. On był wójtem. Wójtem był. Był w tym czasie wójtem. Nie był? Bogatszy był jedynok, to tak miał rower, a tak to nikt nie miał roweru. A powiedzcie mi teraz, o co chodzi z tymi kwiatkami, bo to robiłaś sama wszystko sama? Chciałabyś się nauczyć? No bardzo. Chciałabyś się nauczyć? No to coś takiego pięknego. Co dziewczyny, nauczymy? Nauczymy mi się kwiatuszki no robić? Trzeba no jak. To już jest wyższa szkoła jazdy. Na pniu, proszę bardzo. Kolekcja. Żeby cię do ucha nie przykleiło. Tadam! Pod twój płaszcz się uciekł my, Matko Boska Maryjo, smutko do ciebie wołamy.
Lud lubelski wyznania rzymskokatolickiego jest tu, jak wszędzie prawie u nas, nader religijnym w obserwowaniu przepisów Kościoła, ale zarazem i wielce zabobonnym. Wszystko złe, jakiego dotyka, przypisuje działaniu wrogich mu sił nadprzyrodzonych. Jeśli chłopek wracając do domu potknie się na polu i wóz swój wywróci, już to pewno nabawił go tej przygody psotny diabeł w różnych pojawiać się mogący postaciach, by różne ludziom, a zawsze przykre i fatalne, płatać figle. Matko Bosko Maryjo, smutku do Ciebie wołamy, o Panno litościwa. Przy pełni księżyca, jak ktoś się urodził, to lunatykował, to prawda? No to tak, tak nie było opowiadały. No trochę się tak wierzyło w to, no bo ja jeszcze do tej pory to ja to stosuję. Jak wyjdę, a księżyc jeno taki nowy je, taki jak łobarzenecyk, to się mówi tak. Księżycko nowy, od bólu zębów, od bólu głowy. To ja choć teraz już staro jestem, ale jak jeno zobaczę i tak przekazuję dzieciom. I mi się wydaje, że to niby pomogło. No dużo tak się stare dawne te czasy liczyły się ziołemi, dzieci jak płakały, to wybijały jajko i to przestawały taki, płakać od tego? No. I to takie, jak przestrach był, to białko tak się rozchodziło, takie niby było, zaraz widać było. I tak sobie sama myślę, Boże, jak to się tak przeżyło? Miałam 6 lat, zabrały Niemcy wojna, ojca do Oświecimia. Matka, miałam 17 lat, z rodzeństwa było nas 6. Było biednie, ale... Miałam rodzinę uzdolnioną taką, że wszyscy lubieli wesołość, wszystko tam, gdzie w jakiejś chałupie, no bo soka, no piety świstały i tańcować lubiałem i no i te wiersze bardzo lubiałam i układać. Jest kościołek piękny, historią objęty, w wojnę bomba spadła. Matka Boska na balkonie stała, nic nie uszkodziło. Było Żydów dużo, w przyjaźniśmy żyli, ale straszna wojna, Żydów wyniszczyli. Żydów i Polaków do niewoli brali. I tam masowo palili, strzelali. Mnie ojca zabrali. Ku rozpaczy domu, matka włosy rwała, nieletnie dzieci do się przytulała. Huk, huk, huknęły nożyce w stół. Ja za tobą murem, ty za mną kartonem. Huk, huk, huknęły nożyce w stół. Tak? Tak. 3, 4. Huk, huk, huknęły nożyce w stół. Ja za tobą murem, ty za mną kartonem. Huk, huk, huknęły nożyce w stół. Refren jest taki. Ratunku, pomocy nie umiem i kręcę się w kół. Jeszcze raz, weź. Ja bym ratunku! Nie mówię zaśpiewać! Ale ja wiedziałam, że to tak będzie, że będzie ratunku. Mama Zota! Fry, 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 fry! Cicho!
ratunku, pomocy nie umiem i kręcę się w kół. Ratunku, pomocy nie umiem i kręcę się w kół. Ale zniżyłaś tonację dla nas. Zniżyła tonacja była. My i bardzo se, dobrze. My jakbyśmy se nacenili za wysoko, to bymy sobie powiedzieli, nie te, to musiałem byłoby niżej. To może no, jeszcze raz, tak już teraz na... Jutro też zaśpiewa to wózka. Na bis! U mnie w ogóle w mojej rodzinie są, jest, moja rodzina jest z Beskidu Niskiego i jest śpiewanie na głosy. Tam są takie śpiewy wielogłosowe. Więc u mnie to zawsze to jest coś dla mnie nowego w waszym śpiewaniu, że wszystko jest w jednym, na jeden dno. Ale my mamy też na głos. My też śpiewamy. A spróbujmy, może to będzie jakiś dzień. Bo jak księżyc po błękicie, a w nim czuwa boska moc. Wśród zieleni kwiatów woni śpi maluwa dobranoc. Dobranoc, dobranoc, jaka piękna jest ta noc. Ta noc, dobranoc, jaka piękna jest ta noc. Ta noc, dobranoc, jaka piękna jest ta noc. Ta noc, dobranoc, jaka piękna jest ta noc. Ja wyłączam. Ja wolno generalnie przetwarzam jakieś tam informacje i przeżycia. Myślę, że gdzieś tam za parę dni dopiero pewnie do mnie dotrze, co tutaj się działo, ale jestem po prostu porażona tym, ile one mają siły na wszystko i tej energii do śpiewania. I zastanawiam się w ogóle, jak to by było, tak jak myślę o takich czasach teraz i że jestem w Warszawie i że ludzie siedzą sobie gdzieś przed jakąś knajpą w Warszawie, tak jak sobie siedzą teraz i zamiast rozmawiać, śpiewają na jakiś temat. Jakby to było, gdyby rzeczywiście na codzienne sytuacje reagować piosenką. To brzmi jak jakiś naprawdę taki duży surrealizm. Tak naprawdę to by było bardzo miłe, gdyby tak mogło być. No i nauczyłam się kilku pieśni, które już chcąc, nie chcąc tak naprawdę siedzą mi w głowie, bo mimo nawet, że nie chciałam, żeby jakoś tam mnie profanować, będąc z innej religii, tak do końca śpiewać tej Maryjnej pieśni, to cały czas mi się potem, jak po tej wizycie w kapliczce oczywiście śpiewała ta pieśń, bo ileś razy to się powtórzy, to zostaje. Jestem w ogóle im bardzo wdzięczna, bo to jest taki poziom serdeczności, które one mają, którego się jakoś za bardzo w mieście nie spotyka. To jest coś takiego też, co jest dla nich specjalne, abstrahując w ogóle od muzyki. To jest taka wielka, wielka serdeczność. Po co żeśmy moja memo za mąż wydała? Zaśpiewaj w stroju naszym regionalnym biurze. Tylko pomagaj mi, bo tak... Dobra, pomogę ci. Po co żeśmy moja memo za mąż wydała, kiedy ja się w gospodarce nie rozumiała. W gospodarce trzeba robić rano, wstawać brudno, chodzić memusiu moja. W gospodarce trzeba robić rano, wstawać brudno, chodzić memusiu moja.